W tej chwili pracuje nam się ze sobą fantastycznie i dużo łatwiej jest nam osiągnąć brzmienia, o które nam chodzi, bo wiemy, jak to technicznie zrobić. A do tego nie ma między nami najmniejszych nieporozumień. To, co często staje na drodze harmonijnej pracy w zespole, to ego poszczególnych członków wtedy rzeczy przestają grać i działać, a u nas tego nie ma. Tak mówił Tom Smith przed tygodniem, kiedy Zapytałem go o właściwie powiedziałem mu, że obserwując zespół trójkę muzyków tego zespołu na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej, pomyślałem sobie o takiej jakiejś nieopisanej, niezdefiniowanej, bliżej, ale pięknej harmonii, która gdzieś tam w ich środku gra. No i teraz ciąg dalszy tej rozmowy. Jeżeli mówili tak i odpowiadali tak, no to postanowiłem kontynuować. Powiedziałem, rock and roll. to termin niekoniecznie tożsamy. Z duchem zespołu Editors. Tak to czuję. Justin Lockie, gitarzysta, mówi tak. Owszem, chyba jesteśmy najmniej rock'n'rollową grupą świata. No bo wiesz, kiedy zespół, w którym zaczyna, zaczynają się sukcesy, który zaczyna te sukcesy odnosić, e, gra, e, robi karierę, to daje ogromną satysfakcję i momentalnie rośnie ci ego. Ale po kilku wspólnych płytach, kiedy wciąż się rozwijamy i przemy do przodu, to jest tak, jak powiedział Tom. Tu nie ma. Ego. Yeah, we're the least rock and roll band I think there is on on the face of the earth. There's not this you know, when you when you start being in bands and your band gets successful and there is a lovely like oh man, I feel good about this, you know, and you do get a bit of an ego and you, you know but I think when you're six albums in and you're still getting bigger in places and still growing as a band and you're still pushing Wszystkie te głupoty, które ludzie wyobrażają sobie, że robimy, najzwyczajniej przeszkadzają w nagrywaniu płyt. Te banały i komunałe o rekordelowym życiu to brednie. Jakaś kompletnie przestarzała wizja, z którą się totalnie nie utożsamiamy. Jeśli komuś się to wszystko marzy, to akurat nigdy nie powinien grać w zespole, bo nigdy do niczego nie dojdzie z takim podejściem. Zwłaszcza dziś, kiedy zespoły mają raczej pod górkę. Elliot Williams dodaje. Tak, świat się przecież zmienił. Justin Daly. Taki przeterminowany wizerunek Supermacho, Samca Alfa stojącego na czele kapeli, to zupełna bzdura. Nic takiego nie ma miejsca. Jeśli ktoś myśli, że tak coś zadziała, to jest jakimś dinozaurem. To jest inny świat zupełnie. I wszystko to, kind of co wywodzi się z tej mentalności, czyli sposób know, the, pracy z ludźmi, jakość relacji, podziały i dyskryminacja ze względu na płeć, and, you know, the to the przecież nonsense. I ten wywód, to jest jak. to nonsense. You know, at the end of the day, you, you're a team of people, all trying to accomplish a goal. And all that shit that gets no bo w końcu jesteście zespołem, grupą ludzi, która wspólnie próbuje osiągnąć jakiś cel i tyle i wszelkie wygłupy tylko was od tego oddalają. No dobrze, powiedziałem, ale już nie udawajcie takich świętoszków. Przecież jakby nie było świat muzyki rockowej, kiedy człowiek chce się trochę wyluzować, to też są wygłupy i to jest też ta zwariowana strona życia. Nie wierzę, że w waszej karierze nie było szalonych czy wręcz głupich momentów. No i tu zaczęły się opowieści. Elliot Williams mówi tak. Chyba nie mamy specjalnie potrzeby przechwalać się nimi. Jasne, że tysiące razy ktoś padł w garderobie, że zdarzało nam się wlewać dżin do ogórków, a później wpychać komuś to do gardła. I just don't feel like we feel the need to shout about it. I mean, there's been tons of times where people have fallen over in dressing rooms and there's been. Wyprawialiśmy <coughs> różne głupoty w hotelach w Los Angeles, <coughs> ale to wszystko w jakimś <coughs> stopniu stało się <coughs> dla nas normalnym <coughs> życiem. Tom Smith dodaje. Ja na przykład trzymam ogórka tylko na specjalne okazje. <grywa> Elliot dalej. Była też taka śmieszna sytuacja, kiedy graliśmy w jakimś parku rozrywki w Holandii, choć to było raczej coś na kształt zoo. Więc garderoby były, nie wiem jak to opisać, wyglądały jak wystawy z trofeami polowań w Afryce. I jednym z takich eksponatów było kopytko. Wiesz, taka zwierzęca noga, ale wydrążona, pusta w środku. Russell Leach, nasz basista, wlał w nią alkohol i wrzucił do walizki Eda perkusisty. Byliśmy w trasie i zaraz później pojechaliśmy, chyba do Rosji. Jesteśmy już na lotnisku, na odprawie prześwietlają bagaż Eda i pytają, co ma w walizce. On nie wiedział, o co chodzi. Celnicy stwierdzili, że w życiu czegoś takiego nie widzieli. We, we, we've never seen this Więc zatrzymali Eda, otwierają walizkę i who... wyjmują to gigantyczne kopyto pełne alkoholu. Ed, that <laughs> Ed nie był specjalnie Especially wdzięczny Russell. Russellowi za ten numer. Tom Smith jeszcze dodał, zwłaszcza, że byliśmy w Rosji, gdzie, no powiedzmy sobie szczerze, nie mają najmilszej odprawy na świecie. Editos, no i raz jeszcze, po raz ostatni wracamy do ich wizyty sprzed yy, kilku dobrych dni, kiedy byli tutaj przy Myśliwieckiej 357 i grali dla Państwa i odpowiadali na nasze pytania. Justin Locke, gitarzysta, Elliot Williams, gitarzysta i klawiszowiec, no i oczywiście Tom Smith, wokalista, a gitarzysta, lider. Tego zespołu. Długa rozmowa. W pewnym momencie powiedziałem: Od wielu lat próbuję w wywiadach, w rozmowach niespiesznych z artystami ustalić, jak to jest podczas tej sekundy, tego ułamka sekundy, kiedy przychodzi ci do głowy. Um, przebojowa melodia, albo taka melodia, która później zostaje w głowie. Jak to jest? Jak się coś takiego tworzy? Mówimy na to palec Boga, finger of God. No, A jak, jak jest w waszym przypadku? I Tom Smith odpowiada tak. To zjawia się znikąd, jakby przeszedł cię prąd. Siedzisz sobie i nagle jest. They come out of nowhere. It's like electricity, and you kind of just... Czasami zdarza się nawet w zupełnie pierwszych fazach pisania piosenki. Pamiętam na przykład, że tak było z sekwencją akordów do utworu "Bullets". Myślisz nad tym, kombinujesz, nagle słyszysz coś takiego gdzieś z tyłu głowy i wiesz, po prostu czujesz z jakiegoś powodu, że to coś szczególnego. Podobnie było z partią klawiszową w Papillon Pomyślałem, okej, okay, to jest to. To jest jednocześnie pewność i adrenalina, kiedy wiesz. Już już But co i jak będzie. Super uczucie magiczny moment. You know? Zapytałem, czy to przychodzi do Ciebie we śnie, do niego we śnie. Powiedział, nie, nie zdarza mi się budzić z czymś takim. Raczej znajduję te chwile, gdy piszę w jakichś cichych miejscach. Potrafię pracować nad jakimś pomysłem nawet tydzień, a później przerabiać go w kółko w studiu. Nagle wszystko zaczyna łączyć się w całość. Mój syn ma taką grę. Widzisz zniekształcony obrazek, obracasz go w każdą stronę w trójwymiarze, aż wreszcie odkryjesz że to na przykład lis, nagle coś ci w głowie po prostu klika, tak właśnie mam z piosenkami i to jest to uzależniające uczucie, bardzo intensywne doznanie, to taki moment, w którym czujesz, dlaczego to robisz i chcesz przeżywać to non stop, takie właśnie chwile, ale można tego doświadczać też wspólnie w zespole. When we were on the west coast Mamy jakiś of pomysł, riff no albo harm. melodię, którą wałkujemy, jak było z piosenką No Harm, go... na przykład. Whoosh, nad którą pracowaliśmy up. razem w, na zachodnim wybrzeżu Szkocji. To kombinacja elementów, które nagle się ze sobą łączą, coś klikaj i naraz mamy to. To jest to. Najprawdopodobniej yy, i najpewniej super ekscytujące uczucie dla muzyka, gdy uda ci się coś takiego osiągnąć. Myślę, że to nas wszystkich jeszcze bardziej nakręca niż koncerty i moc, która jest obecna na scenie. Zapytałem o piosenkę "Weight of the World", ponieważ w trójce ona się pojawia, jak pamiętam, w dosyć szczególnych momentach, czasami trudnych, czasami pewnej zadumy, czasami pewnej głębokiej refleksji, która jest wymagana tak ogólnie. No właśnie, jak powstała? Tom mówi, właściwie pochodzi z demo, które nagraliśmy jeszcze jako zespół Snowfield, zanim staliśmy się editors. I mean, on this best of, there's um... Była drugą obok Bullets, that, dzięki którym um, wytwórnie w ogóle that zaczęły that się nami interesować. Really Początkowo nosiła piece, tytuł Every little, Every little Piece of Your Life. Nagraliśmy ją jako demo dla wytwórni, z którą prawie podpisaliśmy wtedy kontrakt, dziś myślę, że dobrze się stało, że, że go nie podpisaliśmy, ale wtedy to było frustrujące, że do tego podpisania nie doszło. W tym utworze jest dużo ciepła i nadziei do dziś, gdy rozmawiam z fanami o naszych tekstach, to zdarza się, że pokazują mi tatuaże z tym tekstem, z tym refrenem. Pomimo wszystkich mrocznych the band, rzeczy, you know, które się o nas opowiada, really band, ludzie, którzy band, naprawdę really kochają ten zespół, to reagują to w dużej to mierze to na te to elementy to ciepła to i nadziei właśnie, a ta piosenka ma ich najprawdopodobniej najwięcej. Nigdy, nigdy nie byliśmy do końca zadowoleni z jej pierwotnego brzmienia, więc odłożyliśmy ją na półkę i nie weszła na nasz debiutancki album The Backroom. Później trafiła wreszcie na drugi album. Moc, wciąż mimo upływu lat, y, czasu, mimo setek innych płyt, to wciąż moc. Ways of Your... Of the World, The Weight of the World, oczywiście. Druga płyta grupy Editors, and End, has a start, przed chwilą. No i ostatnie pytanie na dziś, ostatni fragment tego wywiadu, który dla Państwa przygotowałem, bo w ubiegłym tygodniu muzycy grupy Editors opowiadali o stronie graficznej swojej działalności, o tym, że to jest ważne, czy inaczej, jak ważne są okładki, jak ważna jest grafika ich płyt, że to stanowi całość. No i zapytałem między innymi o Przedziwną, frapującą okładkę do albumu In Dream z 2015 roku. Tom Smith mówi: Tak, to ja na tej okładce. Od In Dream zaczęliśmy naszą współpracę z Rahi Rezwanim Pierwszy raz robiliśmy z nim wtedy okładkę i klipi, i sesje zdjęciowe do albumu, i praca z nim to zawsze rodzaj podróży w nieznane. That's me. So, yeah. In Dream marks the of our with Rahi Rezvanim. So So, um, you Noragi know, <muchany> jest fotografem, słucha dużo muzyki, ma masę pomysłów. To niezwykle interesująca postać, prawdziwy artysta. Chodził mu po głowie pomysł, żeby nas skąpać w świetle lasera. Ale też użyć wody, więc znaleźliśmy się w zbiorniku wodnym. Zabawa była przednia. Very, very Elliot Williams dodaje. W studiu fotograficznym stanął ogromny zbiornik wody, a nad nim ustawiono lasery. Strasznie było zimno, pamiętam. A my musieliśmy skakać do tej wody. Było też dużo dymu, ale strasznie fajne to było, jak z filmów science fiction. Tyle, że okropnie zimno, zwłaszcza. Kiedy byliśmy cali mokrzy in and out. Tom Smith jeszcze dodaje na no, okładce jestem ja, we ale wewnątrz każdy ma swoją własną wersję w tej scenarii. Poza zimnem mieliśmy naprawdę frajdę I mean, really like this, Wizualna strona really naszego zespołu i współpraca z Rahim jest that that istotną częścią naszego rozwoju i kolejnego etapu w naszej karierze jak również I same klipy, videos, ich nastrój the klimat. i klimat. You know, um, kind of you know? Fantastycznie pracuje się z Rahim, bo jest między nami rodzaj kreatywnej więzi.